Dzień dobry, Skorpiony. Sprawdzimy, co energie w najbliższym tygodniu szykują dla Was. Zobaczymy, jakie wskazówki dla części z Was. Tu mamy myśli, intelekt, tutaj mamy serducho, emocje, uczucia, a tutaj są działania. Okej. Macie wszystko, czego potrzebujecie, żeby ruszyć i jakby manifestować, inicjować swoje pomysły. Wymyśliłyście to, analizowałyście coś, doszłyście do wniosku, że nie brakuje Wam niczego, żeby po prostu skorzystać z jakiejś nowej szansy, która się przed Wami pojawiła i tak naprawdę nie ma na co czekać. Tak widzę tę energię w sercu. To mówi umysł. Serce podpowiada: spokojnie. Zastanów się, zanim podejmiesz decyzję. Nie przyspieszaj, nie kontroluj. Pomedytuj nad tym, tak? Więc może to jest związane z tym, że napływają do Was jakieś nowe wiadomości w takiej różnego rodzaju od różnych ludzi i naprawdę dużo musiałyście o tym myśleć i nomen omen stwierdziłyście, że tak naprawdę macie w sobie wszystko. Macie przy sobie wszystkie możliwe narzędzia i kompetencje do tego, żeby podołać wyzwaniu, ale mimo wszystko tutaj intuicja i serce zaleca pewnego rodzaju jakby takie zastanowienie, tak? Zanim zdecydujecie się w coś wejść całymi sobą. A w działaniu? No ewidentnie, słuchajcie, w działaniach i w intelekcie macie naprawdę taką szybką energię związaną z tym, że chcecie podejmować wyzwanie, macie jakieś nowe pomysły, macie inspiracje do tego, jesteście czymś zainspirowane i wiecie, że możecie to zrobić, co nam pokazuje karta maga, wiecie, że macie wszystko, żeby to się ziściło i chcecie to robić. A w sercu jest właśnie prośba o to, żeby na spokojnie przeanalizować wszystko w tym znaczeniu, żeby dać sobie czas pomedytować troszeczkę, że jeśli jednak wyda Wam się, że czegoś Wam brakuje, to czas tutaj, który sobie dacie, on dostarczy tych odpowiedzi. Z drugiej strony może się dziać tyle naprawdę, zarówno w energii działania, jak i w energii intelektu, tak bardzo będziecie skupione i tak bardzo będziecie pracować intelektualnie i fizycznie w najbliższym czasie, że po prostu pod koniec tygodnia na przykład będziecie zmęczone i będziecie potrzebowały ewidentnie zrelaksować się i wypocząć, tak? Przespać to wszystko, wypocząć się, tak żeby kolejny już tydzień, lipcowy zresztą, zacząć z pełnią sił i z pełną werwą, czego Wam życzę. Trzymam za Was kciuki, wiary w siebie życzę, jesteśmy w kontakcie, pozdrawiam serdecznie.